się wiosna. Niedawno robiliśmy bardzo fajną sałatkę, potem robiliśmy przepyszne gołąbki. Jeśli ktoś jeszcze nie próbował, to zapraszamy. A że zbliża się wiosna, to nam się przypomniało, że warto sięgnąć po coś surowego. Produkty surowe, bo wiecie, po całej zimie kiedyś tak bywało, że po zimie sięgało się po wszystko, co surowe, po wszystko, co żywe, żeby odżywić organizm. Zresztą ja sama zauważyłam, że po zimie nam się bardzo chce wszystkiego, co właśnie jest takie soczyste, co jest świeże. No i postanowiliśmy przygotować dla Was top listę 5 naszych ulubionych surówek na początek wiosny. I zaczynamy bardzo banalnie, ale za chwilę przekonacie się, że nie. Dlatego, że proponujemy surówkę z kiszonej kapusty. Propozycja numer 1. To nie jest zwykła surówka z kiszonej kapusty, dlatego że ona jest przygotowana na sposób orientalny. Kapusta kiszona kojarzy się z takim specyficznym zapachem, prawda? Fermentacji, nazwijmy to smrodkiem kapuścianym. O nie. O nie, ale tego my miałaś nie mówić. Tego miałam nie mówić. I zazwyczaj jest tam z marcheweczką, dodaje się pieprzu, soli, troszeczkę jakiegoś oleju rzepakowego. Ale my chcieliśmy Wam pokazać, że tak naprawdę taką surówkę można przygotować na sposób orientalny. Ale wtedy trzeba trochę pozmieniać te dodatkowe produkty, które się do niej dodaje. I my dodajemy do niej na przykład owoce granatu. Ale to już głównie służy jako dekoracja, chociaż jako smak także. Dużą robotę tutaj wykonuje kolendra. I zielona olej kolendra, sezamowy. Olej sezamowy i słuchajcie, trochę syropu z agawy. I ta surówka absolutnie nie smakuje jak ta tradycyjna polska z kiszonej kapusty. Tradycyjna? Spróbujcie. Tradycyjna sałatka to również propozycja numer 2, czyli wegański kolesław. Kolesław kojarzy nam się oczywiście z majonezem, śmietaną, jogurtem, bo w różny sposób się ją robi, i kapustą. Świeżą kapustą, czyli kolejny raz dajemy kapustę. Zatem w naszej wegańskiej, bezglutenowej wersji oryginalna jest tylko kapusta, czy coś jeszcze? O nie, 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 jeszcze mamy marchewkę, oprócz tego... Ona też występuje w oryginalnym przepisie. Oprócz tego czarny, mielony pieprz, cytryna i sól. A cała reszta, czyli to, co służy zabielaniu, jest oczywiście wegańskie i chcemy Wam pokazać, że jeżeli nie chcecie bądź nie możecie jeść nabiału, nadal możecie mieć pysznego kolesława. Po prostu musicie użyć majonezu wegańskiego, a w tej chwili majonezów wegańskich jest mnóstwo, ale do jak wyboru, chcecie sobie do zrobić, koloru, jak możecie ochotę, zrobić również swój domowy jak z naszego przepisu. Na majonez kokosowo-ziemniaczany znajdziecie przepis tutaj nad Joli głową. Oprócz tego dodajemy tam jogurtu kokosowego, mleczka kokosowego, to świetnie, świetnie naprawdę pasuje do kolesława wegańskiego. I w ten sposób płynnie przechodzimy do propozycji numer 3, czyli surówka z selera z orzechami, ponieważ tam też występuje wegański nabiał. Właśnie, seler, bardzo odżywczy korzeń, bardzo smaczny korzeń, ale przez swoją cierpkość rzadko jest używany na surowo. Dlatego ja pamiętam, że moja mama, jak robiła tą surówkę, to zawsze dodawała albo miodu, albo cukru i dodawała wtedy zawsze rodzynki. Cukier głównie. Tak, cukier, tak. I zawsze dodawała jeszcze rodzynki. I my właśnie zrobiliśmy taką typową surówkę z selera, a i zawsze, były orzechy. No i co jest bardzo ważne, orzechy muszą być podprażone. Orzechy włoskie, wydobywa się z nich aromat, kiedy one się podgrzeją na suchej patelni przez chwilę. To jest naprawdę duża różnica. Świeży orzech, orzech, który już wysechł i orzech podprażony to trzy różne rzeczy. A niby jeden orzech. Propozycja numer 4 to propozycja naprawdę bardzo ciekawa. Surówka z brukwi. Z warzywa, które uwielbiamy, a rzadko stosowanego w kuchni, niestety. Ale ono ma złą sławę, dlatego że... Właśnie, dlaczego ma złą sławę? Dlatego, że uratowało mnóstwo ludzi w czasie II wojny światowej. Ale wiecie, jak to jest. Jeżeli jest coś, co łatwo się hoduje, czego
co ma dużo wartości, ale co jemy cały czas i czujemy, że kojarzymy to z biedą, to później w czasie dostatku przestajemy to lubić. Niech a wam szkoda. Się z biedą ani z wojną nie kojarzy, spróbujcie, niezależnie od sytuacji, tego warzywa. Jest to naprawdę genialne warzywo, brukiew jest pyszna naprawdę i pieczona. Oprócz tego jest przepyszna, cała kiszona. Cała playlista rzeczy tutaj z brukwią lata nad Joli głową, zajrzyjcie tutaj. Słuchajcie, placki z brukwi. A teraz proponujemy wam surówkę. Brukiew jest specyficzna, jest gorzko cierpka, ma swój charakterek. I właśnie dlatego do tej surówki dodajemy pulpę z mango. Wtedy staje się delikatna, słodka, odżywcza. Sama pyszność. Jeśli chcecie poznać trochę rzeczy i przepisów z brukwi oraz innych przepisów na każdy tydzień roku, zajrzyjcie do naszej najnowszej książeczki 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. A jeśli podoba wam się ten odcinek, oczywiście polubcie go, zasubskrybujcie kanał i naciśnijcie ten dzwoneczek, który jest tutaj na dole. A dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Gdy zapiszecie się na naszego bloga, do newslettera, zawsze będziecie dostawali dostęp do bezpłatnych e-booków co miesiąc. Odcinki są oczywiście tłumaczone na język angielski. Odpowiadamy na komentarze i pytania na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie. Także polecamy. Propozycja numer 5 to jest sałatka surówka. Surówka tak naprawdę z jarmużu. Wtedy nazwaliśmy ją sałatką, ale tak naprawdę to było surówka. Nadużycie, uwierzcie mi. Dlatego, że tam jest wszystko to, co powinno się jeść na surowo, a czego zazwyczaj nie chcemy. No, oprócz owoców granatu i mandarynki, dlatego że dajemy tam wszelkie zieleniny, których nie lubimy jeść na surowo, czyli jarmuż, czyli pietruszka, natka pietruszki, bo są gorzkie, bo dużo tego się nie da zjeść. Oprócz tego daliśmy tam miętę, daliśmy tam kolendrę. I to wszystko jest lekko gorzkawe. I co zrobić, żeby to było zjadliwe i smaczne? Oczywiście trzeba zrobić odpowiedni sosik i dodać odpowiednie dodatkowe produkty, które sprawią, że będzie to słodkie, czyli mandarynka, owoce granatu, syrop z agawy, ocet jabłkowy i na koniec olej sezamowy z prażonych nasion sezamu, bo on daje ten fajny, charakterystyczny zapach. To jest bardzo ważne. I słuchajcie, dzięki temu jesteście przygotowani na początek wiosny. Macie 5 pomysłów na fantastyczne, zdrowe i pożywne surówki. Także surówki do obiadu. Do dzieła. I wtedy możecie już do tego sobie skomponować coś, co lubicie. Może być smażone, może być pieczone, może być duszone. I na pewno dostarczycie organizmowi wszystkich potrzebnych dodatkowych rzeczy. Smacznego i na zdrowie.